dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa już po raz ostatni w tym roku szkolnym. Szczególnie gorąco witam dyrekcję naszej szkoły, panią dyrektor Celestynę Czarnynogę, panią wicedyrektor Lidię Szczerbowską. I witam naszych miłych gości, dyrekcję zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Podstawowej nr 9, pana dyrektora Krzysztofa Kanie i panią wicedyrektor Barbarę Sandorską. Gorąco witam wszystkich rodziców, rodziny, uczniów naszej szkoły, tych małych i tych dużych. A dzisiaj zapraszam Was na ostatni już koncert w tym roku szkolnym. Koncert absolwentów, tych, którzy uczyli się u nas grać przez 6 lat, przez 4 lata i pokażą, jakich umiejętności nabyli. Jako pierwszą poproszę Zofię Chodusz z klasy fortepianu pani Lidii Szczerbowskiej. Dzisiaj w jej wykonaniu usłyszymy Ciche noce Eugenii Rocherol. Pana Michała Urbańczyka, Mateusz Mika, uczył się 4 lata gry na klarnecie. I dziś usłyszą Państwo w jego wykonaniu karnawał wenecki Henry'ego Kenta.
Eryk Brzużałek na gitary pana Janusza Pietruchy wykona kompozycję hiszpańskiego kompozytora Izaaka Albeniza Asturias. Thank you.
Najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Jest to dzień, w którym chcę wyróżnić oraz podziękować wszystkim, którzy pomagali nam oraz wspierali nas w naszej codziennej pracy i w rozwoju naszej szkoły. Miarą edukacji są wyniki w nauce. W tym podstawowym aspekcie nie był to łatwy rok. Efekty naszej pracy weryfikowane były podczas obowiązujących przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. Przesłuchania odbywały się na terenie całego regionu w różnych szkołach, w zależności od specjalności. Naszą szkołę reprezentowało 36 uczniów z klasy 4 i 5 cyklu 6-letniego oraz 2 i 3 klasy cyklu 4-letniego. 11 uczniów otrzymało ocenę powyżej 20 punktów. Uczniowie, którzy otrzymali najwyższą punktację, zostali wyróżnieni. I byli to Miłosz Sadkowski, uczeń z klasy akordeonu pana Grzegorza Burego, Julia Michon z klasy fletu pani Katarzyny Pudełko, Wojciech Kościelniak z klasy waltorni pana Krzysztofa Palubowskiego, Maria Gawlik z klasy fortepianu pani Joanny Krotofil. Zostali wyróżnieni również nauczyciele. Pani Joanna Krotofil, pani Katarzyna Pudełko, pan Grzegorz Bury oraz pan Krzysztof Palukowski. Wielu uczniów naszej szkoły brało udział w konkursach i festiwalach o randze wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej, jak również i międzynarodowej. Uczniowie, którzy otrzymali podczas tych konkursów wyróżnienia, to Daniel Gębi z klasy trąbki pana Krzysztofa Bukowskiego, Witold Burkiewicz oraz Patryk Klimeczek z klasy puzonu Karola Pistelowa, Karolina Drabczyk z klasy waltorni pana Krzysztofa Palukowskiego, Paweł Nawrocki z klasy pana Grzegorza Burego, Alicja Pyrdą z klasy skrzypiec pani Barbary Chmiel, Aleksandra Tarabuła z klasy fletu pani Katarzyny Pudełko oraz laureatką 24. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu została Maria Gawlik z klasy fortepianu pani Joanny Krotofil. Najwyższe lokaty na konkursach otrzymali Miłosz Sadkowski z klasy pana Grzegorza Burego, zajął 3. miejsce w wojewódzkim konkursie akordonowym w Raciborzu. Maja Chrapek z klasy skrzypiec pana Bogdana Hałata zajęła 3. miejsce na 18. konkursie skrzypcowym w Żywcu. Piotr Danielczyk z klasy perkusji pana Mirosława Sporysza zajął 2. miejsce na 4. olkuskim konkursie perkusyjnym Młody Perkusista. Łukasz Danielczyk z klasy gitary pana Janusza Pietruchy zajął 3. miejsce w 7. ogólnopolskim konkursie gitarowym Liwa Gitara w Zielonej Górze oraz 2. miejsce w konkursie gitarowym Zakopanem. Eryk Żużałek, przed chwilą słyszeliśmy go. To nasz rekordzista. Wymienię wszystkie jego osiągnięcia. Najpierw wyróżnienie w konkursie gitarowym w Zakopanem. Następnie 3. miejsce w międzynarodowym konkursie gitarowym w Bratysławie. 3. miejsce w międzynarodowym konkursie gitary klasycznej Frydek Mistek w Czechach. 3. miejsce w 7. ogólnopolskim konkursie Viva Gitara w Zielonej Górze. Oraz najwyższa nagroda Grand Prix na 5. Dąbrowskim konkursie gitarowym w Dąbrowie Górniczej. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim nauczycielom, którzy z wielką troską i poświęceniem przygotowali swoich podopiecznych do zmagań konkursowych. Pragnę również podziękować akompaniatorom,
pani Annie Kubisz-Muła oraz panu Piotrowi Gębisiowi, którzy wspierali i tworzyli z naszymi uczniami wspaniałe kreacje artystyczne. Największym osiągnięciem uczniów naszej szkoły było zajęcie pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych w Będzinie. Szczególnie chciałabym podziękować panu Zbigniewowi Hałatowi, który od wielu lat prowadzi ten zespół z wielką pasją, odnosząc ciągle sukcesy. Gratuluję panu. A teraz chciałabym wymienić wszystkich tych uczniów, którzy za chwilę otrzymają świadectwa z czerwonym paskiem. Zaczynam od klasa pierwsza, cykl sześcioletni popołudniowy. Judyta Białostocka, Radosław Chlapek, Piotr Danielczyk, Wiktor Gawenda, Wiktor Kopeć, Olga Kostyra, Antonina Kozak, Antonina Krzystanek, Piotr Lukasek, Nina Madej, Aurelia Mika, Wiktoria Momot, Jan Obój, Maksymilian Pieczka, Bartosz Sałapat, Emilia Sałapat, Antonina Spotnicka, Piotr Skrobisz, Wojciech Sobieski, Monika Sakura, Amelia Wysogląd. Poproszę o brawo. Ja gratuluję naszym prymusom bardzo dobrych wyników w nauce. A teraz mamy grupę uczniów, którzy za chwilę odbiorą świadectwa po raz ostatni. Są to nasi przyszli absolwenci. Kochani abiturienci, w tym szczególnym dniu pragnę wam pogratulować wytrwałości i niemałego poświęcenia. W imieniu całego grona pedagogicznego życzę wam, abyście rozwijali swoją pasję, czerpiąc z tego faktu wiele radości i satysfakcji. Mam nadzieję, że trud, jaki włożyliście w naukę w szkole muzycznej, będzie owocował przez całe wasze życie. Szanowni rodzice, dziękuję za pomoc materialną przekazywaną na rzecz naszej szkoły. Dzięki waszemu wsparciu mogliśmy zakupić nowe instrumenty oraz pomoce dydaktyczne. Mogliśmy organizować wyjazdy fakultatywne do Filharmonii czy Akademii Muzycznej. Dzięki waszej pomocy mogliśmy realizować nasze cele i zamierzenia. Dziękuję za każde dobre słowo. Dziękuję za to, że doceniacie pracę z waszymi dziećmi. Dziękuję. Drodzy nauczyciele oraz pracownicy szkoły, składam serdeczne podziękowania za trud i wysiłek codziennej pracy, za dbanie zarówno o edukację naszych uczniów, jak i o ich bezpieczeństwo. Dziękuję za podejmowanie inicjatyw, także tych drobnych, może mało zauważalnych, ale składających się na budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły. Dziękuję za odwagę, nierzadko determinację, zrozumienie, otwartość i cierpliwość. Bardzo dziękuję. W imieniu rodziców chcieliśmy serdecznie wszystkim podziękować, a w szczególności pani dyrektor, pani wicedyrektor, za to, że czuwa nad naszymi dziećmi, za to, że opiekuje się nami wszystkimi i za ten wielki trud, który codziennie wszyscy nauczyciele w tej szkole składają i pracują i jak gdyby dla dzieci naszych po prostu robią wszystko. Bardzo, bardzo dziękujemy serdecznie. Poprosimy jeszcze panią wicedyrektor. Pracownicy szkoły. W ostatnim dniu, przed rozpoczęciem wymarzonych wakacji, życzę wszystkim, aby czas wakacji był czasem dobrego wypoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki i pracy. Życzę ładnej pogody, wielu przygód. Życzę wszystkiego dobrego. Rok szkolny 2016 na 2017 uważam za zamknięty. Dziękuję.